Dobry, witamy dzisiaj wszystkich. Dzisiaj jest niedziela, ale który? To dokładnie nie wiem, zaraz pojrzę na telefon, na mobilniok. Kiedy to dzisiaj mamy? Kurde. 25 listopada 2018 roku. Tutaj nadawamy już z Bronowa. Tutaj mamy rzeka Iłownica. Ja. 7 stopni na gradach było, jakże wyjechał z chałupy. Także jest jakieś 2 km od chałupy, ale widzę, że tam jakiś cyklista jedzie na woźniok. Też w tej odblaskowej weście. Ja, może go tam widać, kiedy jedzie koło tej chałupy. Ja, widać. Jedzie gościu, także nie ma sum. Na trasach. Jaki dzisiaj cel? Objechać gmina Czechowice-Dziedzice. No pogoda jako jest, tako jest, ale ma nie padać. Jedynie co, to trzeba przyznać, że w tym tygodniu był już pierwszy epizod zimowy. Bo jeden dzień na pora godzin zrobiło się trochę biało. No i sytuacja też jest taka, że i w tym tygodniu ma być epizod zimowy, z tym, że 9 stopni mrozu ma być w nocy. No jako rowerzysta to nie ma za bardzo z tego zadowolony, ale jako narciarz no to już zupełnie innogodka jest, nie? Zwłaszcza, że w Beskidach ruszło na śnieżani. Także no może na pewno nie w tym tygodniu, na pewno też nie w przyszłym, chyba że dowali śniega fest. Raczej w to wątpię, ale może się uda jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, przed godnimi świętami, bo tak to się po śląsku godo. No Ski Rajza Anno Domini 2018 na 2019 zacznieć. No cóż, no ja jest przy ulicy księdza Jana Kunza w Brunowie nad Iłownicą, to już godą. Cel to oczywiście objechać gmina Czechowice-Dziedzice. Wiadomo, że to już nie jest jakiś taki wielki cel, jakby to był lipiec, to bych się z tego śmiał, ale to jest listopad i 25 listopada, także no jest to już taka nietypowa pora. W Łuńskich Rokach Rzech już sezon o tej porze kończył, ale ostatnimi czasy to się nie sprawdzało, bo niby że sezon skończył, ale po tym się okazało, że jeszcze były warunki i Rzech nie jeździł, taką głupotę Rzech robił. Także już od jakichś 2-3 lat sezon trwa do momentu, aż się definitywnie pogoda zepsuje i nie będzie się dało jeździć. Wtedy będą ski rajzy na kierę już. Teroski wszystkich zapraszam, bo będziemy też nagrywać ski rajzy, czyli wyjazdy na narty. Jak ktoś nie wie, o co chodzi. To jest takie moje określenie po śląsku, bo jako tako to chyba nie ma takiego śląskiego słowa na wyjazdy na narty. Jak to nie wie, to jak kto wie, to niech napisze w komentarzu. Także super. Ja. Tydzień temu Rzech był na koncercie charytatywnym Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa. Mnie zaprosiło. Miała być rajza z rana, Rzech to zapowiadał 2 tygodnie temu w Skoczowie, nie? No epizod zimowy i temperatura w okolicach zera sprawiły, że tej rajzy nie było, ale był koncert, fajnie było, Golce grały, także 31 790 zł się udało zebrać na to dziecko, na leczenie mukowiscydozy pieruńsko, choroba, co się wszystko tam w środku, taki śluz się robi, nie? I tam się to wszystko zatyka, trzustka, wątroba, no nieuleczalna choroba. I ale jak jest tylko szansa, trzeba pomagać, bo dziecko 3-letnie cierpi, a to jest po prostu straszne, nie? Jak się coś takiego słyszy, zwłaszcza
jeżeli ktoś już się zetknął z takimi osobami nieuleczalnie chorymi, to jest taka wyjątkowa okazja. O. Także dziękuję Stowarzyszeniu Nowa Inicjatywa za zaproszenie mnie tam. Na stronie roba25.pl jest informacja o tym koncercie, także można zaglądać, można tam komentować. Jest film też. Także no co, dosyć tego oględzenia, jadymy, siadamy na koło i jadymy, nie? Jakiś figurka wjechał. To się mi podoba, kurde, nie znasz hopa, a ci go do cześć. Ja mu nudoczku my, bo sam jedzie cuk. Thank you.
tylko gra. Niedaleko granicy gminy. I co widzę? I widzę hasi wyciepane do lasa nad jeziorem Goczałkowickim. No pieruńsko gańba, ale to właśnie jest powód, że ludzie są co nikierzy niedouczeni. Wszyscy płacimy za wywóz hasio i dali taki numery są. No, wstydźcie się, pieruńskie gizdy. Ja i w tym miejscu mamy zaś granica gminy Czechowice-Dziedzice z gminą Chybie. Chociaż niedaleko jest granica z gminą Goczałkowice-Zdrój, bo staje trójstyk, nie? A jezioro Goczałkowickie właśnie należy do tej gminy. Ja. No cóż, nawet mi je trochę za ciepło, bo tych luntów żech trochę na łoblików za fest. Ale lepiej co by było za ciepło, aniżeli za zima, nie? Jest jezioro Goczałkowicki, de facto gmina Goczałkowice-Zdrój i powiat pszczyński. Zaś ten las jest w gminie Czechowice i ta droga przed nim też. To oto sytuacja niecodzienna na dworze Goczałkowickim. Ze brzegu prawie. Ja bym chyba już dawał głosu.
Taka oto sytuacja niecodzienna na Dworym Goczałkowickim. W Zabrzegu prawie. Ja by chyba już zawału dostał. Ja i zajrzę się w czołowice dziedzice. Zaś północna granica gminy Czechowice-Dziedzice, tam dokładnie gdzieś w tych miejscach jest Wisła. No i sprawa jest taka, że Wiślano trasa rowerowo tu idzie jak najbardziej. Sprawa jest taka, że ta granica z tą Wisłą tutaj się nie do końca pokryło, ta granica, północna granica gminy Czechowice-Dziedzice, bowiem jak to oglądał mój poprzedni film, jakże był w Czechowicach-Dziedzicach, tam była pokazana mapa, a właściwie za chwilę ją pokorza. Ja, toście widzieli mapa właśnie i widzieliście, że ta północna granica gminy jest fest pokręcona jak sinusoida na matmie. Także no, nie jest to uregulowane. Ktoś tam kajś godą, żeby to uregulować, że to straszne pieniądze są, że to burdel jest po prostu tutaj i no nie do końca wiadomo, o co chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi, no. Także jest to też problem taki, że jest to też granica powiatów, nie? Powiatu bielskiego i pszczyńskiego. Także no, takie są moje prywatne odczucia na ten temat. Także no, zostawią to chyba w spokoju, ta granica, bo no, dużo z tym kłopotu jest, dużo roztomajtych papierów, załatwień, pieniędzy i wiadomo, o co tutaj idzie, nie? No ja już mam wiele. Ja 12, nie 12. 18 kilometrów. Wiadomo, dzisiaj, o kurde, chyba kierosikura tu jest za rzadko, albo kaczka jakoś
Ja. Była haja tutaj. Także no jeszcze mamy sporo do przejechania. Tam już kajsi słychać dwupasmówka. W Czechowicach ją teraz pojada za miasto, bo dzisiaj objeżdżamy do okółka gmina Czechowice Dziedzice. Ja, sam brzeg jest Czechowica Dziedzica, Kolonia. Jak to widać pewnie, te budynki, widać, że to jest Śląsk. Ja, sam genau. Familoki. O. Moja strumna. Wjeżdżamy do Bielska Białej od strony Bestwiny. Ja. Moje koło było myte w Czechowicach Dziedzicach, chociaż tam z dołu nie za bardzo je umyte tutaj. Ale to już się wytnie. Tam będzie zawsze zesrane, bo to bym musiał nie jechać nikaj. Ja. Tutaj widać już jakiś deweloper buduje polską biedę w Bielsku Białej. Także jadymy dalej. Mamy już ponad 30 km, dzisiaj tak myślę około 50. No bo za ciepło nie ma. 7 stopni przypominam. A i 50 km w takich warunkach jeszcze przy zamroczonym niebie. No to już jest jak seta w lipcu. Ja, a mamy 26 listopada, za miesiąc święta Bożego Narodzenia, czyli święta godne, godni święta. No i raptem zostają nam planowe 3 rajzy. Nie wiadomo, czy będą zrealizowane, bo no to już to tak bywa różnie, nie? To już będzie grudzień, także to będzie cud, jak one zostaną zrealizowane. Ja, ulalala i jademy dalej.
A to już jest Bielsko-Biała, oczywiście stare Bielsko. No, że tego Bielska za bardzo dzisiaj nie widać. Tam powinno widać góry, Klimczok, Szyndzielnia, nie widać, niskie chmury, pomieszane ze smogiem oczywiście i jest problem z widocznością. A to, jak to nie wie, to oczywiście wyjaśnię, krzyż trzeciego tysiąclecia na wzgórzu Trzy Lipki. Ja, byliśmy tu w tym miejscu, nawet my z Farożym Korunka Dobrego Miłosierdzia odmawiali. Kiedy to było? W sierpniu? We wrześniu? Już nie pamiętam. W każdym razie 85 ludzi, jakoś nas tak było. Ja na strunach, tam na Roba 25 pojrzycie, to się wszystko przypomni, bo tam to jest opisane i sfilmowane. Ja, kurde, ja to nawet nie wiedział, że tu jest jakiś właz. A, rozdzielnia elektryczna. Aha, rozumiem. Ja. Krzyż trzeciego tysiąclecia na wzgórzu Trzy Lipki w Bielsku Białej. Ja, tak to tu wygląda wszystko. No mgła jest zamglone, zasrane smogiem też. No i cóż, no tak to tu normalnie wygląda, jak jest dobra pogoda. Ja. Taki widok powinien być, nie? Nawet Tatry tutaj gdzieś widać. Ja już tu kiedyś zrobił takie zdjęcie, to było Tatry widać. Ja. No i sam nic nie widać. Oczywiście kiedyś i pieron już tam musiał jakiś DK napisać, może droga krzyżowa, a to znaczy, ale to wiecie co, no nie, to jest wandalizm zwykły. Nawet takich miejsc kultu religijnego nie szanują. Najpierw stał drzewiany krzyż. Tak to wyglądało. Thank you.
na chodou se sejdem, počítej s tým, počítej s tým, co přijde, jeden z nás dvou, jeden z nás dvou netuší na z velkých slov. A z velkých slov jen prší, když ti schází sůl. O kurde. W zasadzie tu już są trasy. Ale niech widzą tutaj materiał do Bielskiego Towarzystwa Cyklistów, Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. Zawsze się mi to myli. Tutaj w tym rejonie trzeba coś zrobić z tymi znakami. Ten materiał pójdzie do nich. Pozdrawiam Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów, panią Jolantę, panią prezes. Także tutaj będzie sprawa doprawdy zgłoszona, tak. No, 40 km, 42. Także no, jeśli chodzi o to rajzowanie dzisiejsze, no to jest wynik 50 km jest osiągalny. Zima minima. Jest, można powiedzieć, komfort termiczny. Trochę może tam w szłapy, ale no jest to zrozumiałe trochę, bo nie oblik tych fuzlapów kolorskich. Także są grzechy, jest trochę tego w nim. Nie wiem, czy to było widać. Za pieruna byś tu nie chciał mieszkać. Tam już drabina wyciągnięto na goj, czyli będą stroić. No ja też będę stroił, ale jeszcze nie teraz.
Koalicja Obywatelska, Platforma i Nowoczesna. Genau. Ja i wjechaliśmy do gminy Czechowice-Dzielnice, do Ligoty, czyli do miejsca kraj. Wszystko się zaczęło, można powiedzieć. O. To już jest centrum Ligoty, tu jest dawny dwór w Ligocie i Klewy to jest kiedyś PGR był, nie? Tam widać, o, teraz widać kościół Opatrzności Bożej. Tam pojada oczywiście. Ja. No szkoda, że to taki zaniedbane, że to popadło de facto w ruina, bo to zabytek jest. Podając się w opiekę i panowanie Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, który nas zbawił i wezwał do swojego Królestwa, zanośmy ufne prośby i błagania. Będziemy powtarzać, przyjdź Królestwo Twoje, Panie. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. Chryste, Królu oblubieńcze Kościoła, umacnia wierzących, aby swoim życiem i świadectwem ukazywali Twoje zbawcze dzieło wobec każdego człowieka. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. Chryste Królu, któremu dane jest wszelka władza na ziemi i w niebie spraw, aby rządzący państwami proszyli się o zaprowadzenie pokoju na świecie. Królestwo. Kościół parafialny, zabytkowy kościół ponad 200-letni. Chociaż widać no jego zarysy, Panie, to sam dzieci ma. Składamy Tobie ofiarę swą właśnie mszą. I pokornie Cię błagam, aby Twój Syn udzielił kościół, wszystkim w którym był ochrzczony, kościół macierzysty parafii w Miliardowicach, kiedy w tym roku ma 30 lat istnienia. Centrum Ligoty. Dzięki składajmy Panu Bogu, Bogu naszemu. Ja. Ja już jest w Brunowie na przebudowywanej ulicy
Kunza, nie Kunza, kurczę, Alojzego Krzyża i Bronowskiej w zasadzie. No tu jest krzyżówka, kurczę, tego za bardzo nie widać nawet, no. W każdym razie, zaraz chyba poświecimy. O, ja, jak wygląda ta trasa rowerowo, taka kostka. Nie wygląda to za ciekawie, bo standardnym jest asfalt. No ale lepsze to niż nic. Fajnie wygląda też kościół Brunowski. Z takiej oto kostki to będzie. Ja dobra, jademy dalej. Trochę mi już palce marzną, także chyba się trzeba będzie brać do dum. 58 km. Ja. Spoko. I na Czechowice Dziedzice pod dołem pisze Euroregion Beskidy. Ta tablica jest odblaskowo, bez już światło się odbiło. No i kiedy się pierun... O, duchy zaś, kurczę. No i kiedy się pierun zaś popisał, zaś duchy. Wiślano trasa rowerową. Paciuloki jakieś popisały. Gmina Czechowice Dziedzice, moja gmina. Ja. Herb z lewej strony, czyli Półorzeł Śląski i Święty Andrzej Bobola. Tutaj, o, jest Euroregion Beskidy, widać. Fajnie. No i ta tablica niestety. Opisano Wiślano trasa rowerową, na ma zmieniony przebieg. No jakiś paciulok to popisał. To już Ligota Miliardowice. Tam widać zarysy kościoła. No i cóż, kończymy to nasze realizowanie. 70 km będzie. A, nie widać. To się mnie tu oświeciło. O, ja też się oświeca. Ja, teraz widać. Ale nie widać. 68 km. No i cóż, nie wiadomo kiedy będzie następna rajza. Zaś mógł być epizod zimowy. A tu na słupach już widać anioły. Jeszcze się nic nie świeci. Ciekawe, czy będzie choinka w tym roku, czyli goj po naszemu. Bo tutaj przed kościołem jest wszystko rozkopane, jak widać. A może śnieg padać, także będzie ciekawie. Tak, a my już kończymy te nasze rajzy. Rajza. Czy będzie następna rajza? Trudno powiedzieć, kiedy będzie w ogóle. W każdym razie w przyszłym tygodniu może być problem, bo z tego co mi wiadomo, będzie epizod zimowy i ten epizod zimowy, ja tyle mówię, przejechane dzisiaj, i ten epizod zimowy może nas spowolnić. Czemu? Ano temu, że ma być bardziej zima, nawet 11 stopni mrozu w nocy go dają. Także no cóż, tak to wygląda. Ja, odblaski fajnie świecą. Pomału też kończymy ten nasz sezon. Z kuli tego, że jeszcze niby są planowane 3 rajzy. Czy one się odbydą? Nie wiadomo. W każdym razie planowane jest pożegnanie sezonu w Sylwestra. No i może w zależności od pogody się uda też pojeździć w Boże Narodzenie. Tak jak to było w łońskich rokach, czyli 2 roki nazad i rok temu nazad. No byłoby wszystko fajnie, jakby śnieg napadł. Bo można by było jako skirajza zorganizować. Jeżeli by oczywiście stok na Palenicy
działo, bo na te inne soki, tam Soszów, czy Cieńków, czy Nowa Osada, no to tam będzie trochę ciężko, bo będzie dużo ludzi. No i fajnie by było też jakiego narciarskiego Sylwestra zorganizować, ale chyba w pojedynkę byś musiał tam jechać, bo towarzystwo chyba raczej pójdzie do roboty. No i co, jeżeli się nie uda narciarskiego, fajnie by było jakby się udał kolorski. Znaczy się niezależnie od tego, czy będzie te narciarskie święta, godne święta, czy Sylwester, czy narciarski, czy rowerowy, w każdym razie będzie udany, ale z tendencją, żeby jednak był narciarski, bo sezon narciarski za pasem, także fajnie by było, nie? Już trochę jest tęskniony za szufowaniem na nartach, także no głód jest pioleński i no trzeba po prostu walczyć, nie? No z pogodą się nie uda, bo jeśli chodzi o pogodę, to no to już nie mamy tutaj nic do gadania. Czy będzie zdarzenie sezonów? Fajnie by było, jakby się udało zrealizować. Na razie to wszystko. Ja już tutaj kończę to filmowanie, bo mnie cała okolica widzi. No i cóż, dziękuję wszystkim za cały sezon już teraz. Zapraszam na dalsze rajzy, na ski rajzy, na sezon narciarski. Do następnego razu.